Państw Partnerstwa Wschodniego. Szczególny temat dotyczący migracji. Białystok jest takim naturalnym miejscem do podjęcia tego tematu. Rzeczywiście jest na granicy strefy Schengen. Nasze kontakty Galerii Arsenał z artystami ze wschodu są bardzo intensywne. In the frame of the exhibition Deprivation, we have two videos and one moving installation, containers with trees which we took out of the ground and put it in the isolated container. So it is a symbol of migrants. One video called Escape, and it is about the traveling or about escaping the trees from the city. This model metal object is the lighthouse and at the same time the watching tower. The thing which gives you hope, that gives you light and show you the way, but at the same time it catches you and observes you. I found a story from which I took this sentence. So it is not very obvious what is about this word, the sentence from a migrant who migrated from Bangladesh to Malaysia with 200 or 300 persons who migrated by sea and then they lost in the sea. And when they saw a lighthouse, the majority of them decided to swim ashore. And 200 persons died in the sea. Ta praca powstała w strzeżonym ośrodku dla uchodźców, tu na terenie Białegostoku. Zarówno samochód, jak i mural w tle jest wynikiem warsztatów, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami tego ośrodka. Wypowiedzieli się w swoich językach na temat tego, skąd są, czego potrzebują, jak się czują i jaki jest ich obecny status. Łada Żiguli, symbol dawnego ZSRR. Dzisiaj jest to taki symbol trochę upadku. Samochód używany do kontrabandy bardzo często. Ten samochód też ma wmontowany film, tam gdzie jest bak. Jest to film zarejestrowany w Warszawie, gdzie właśnie został spalony czeczeński samochód. I'm not French. I grew up in a small village, Iranian border, in a small ethnic family, Iranian, my father Azerbaijan. My project, it is about my personal refugee life in France. It is about of my struggle to live in Europe,
my suffer, it was my happiness, nostalgia, feeling of being discriminated, going through my linguistic confusion. When you cannot speak, when you cannot explain, when you can buy only bread, but you cannot say all your feeling. Sztuka jako takie narzędzie zmiany społecznej no daje jednak szansę przynajmniej stworzenia panelu do dyskusji, stworzenia płaszczyzny, w której możemy w jakiś sposób podjąć ten trud współdecydowania o pewnych zjawiskach społecznych, a przynajmniej może nas nauczyć większej empatii, większej delikatności w stosunku do ludzi, którzy generalnie najczęściej nie wybierają tej emigracji. To jest wynik bardzo skomplikowanych, złożonych losów, bardzo często tragedii. Ta wystawa w tym szczególnym momencie, kiedy na wschodzie Ukrainy tak naprawdę toczy się wojna, to próbujemy nazywać konfliktem czy sytuacją w Ukrainie, ale to jest po prostu, to jest wojna, to jest, ci ludzie żyją w stanie wojny. Zostali zaatakowani w momencie, kiedy zdecydowali się zmienić swój kraj. Po prostu ucywilizować pewne systemy panujące w ich kraju. I to jest coś, co powinno budzić społeczny sprzeciw nas wszystkich.